Witam serdecznie wszystkich widzów. Na początek, oczywiście, zapraszam do odwiedzenia portalu Defense24 i kanału YouTube Defense24, gdzie można zapoznać się z różnymi materiałami na temat ogólnie pojmowanej obronności. A teraz przejdźmy do właściwej części materiału. Dziś temat mocno nietypowy, bowiem omówię pokrótce pojazd do zadań specjalnych ładoga. Określany też czasami jako WTS, to jest rozwinięcie z rosyjskiego i, tłumacze, i w wolnym tłumaczeniu oznacza pojazd o wysokim poziomie ochrony. Ładoga to specjalny pojazd służący do ewakuacji VIP-ów, także w wykorzystania broni masowego rażenia. Prace nad tym pojazdem rozpoczęto de facto pod koniec lat 70. w biurze konstrukcyjnym KB3 zakładów imienia Kirowa. Prace prowadzone były pod kierownictwem inżyniera W.I. Mironowa. Prace prowadzone były w specjalnie utworzonym dziale projektowym oznaczonym jako KBA. W roku 1982 rozpoczęto realizację właściwych prac projektowych, a następnie budowę prototypu, jego testy, zakończone oczywiście powodzeniem, i następnie budowę. Krótkiej serii pojazdów już do właściwej służby przeznaczonych. Jako bazę dla pojazdu specjalnego wybrano kadłub czołgu T80B, na którym zbudowano nowy przedział kierowania i załogowy. Z przodu kadłuba znajduje się stanowisko kierowcy oraz oficera KGB. Za nimi znajduje się natomiast przedział dla VIP-a lub VIP-ów oraz pozostałych oficerów KGB zajmujących się łącznością oraz ochroną. Przedział załogi musiał zapewniać pewne bardzo konkretne wymogi. Po pierwsze być hermetycznie szczelnym. Po drugie chronić przed promieniowaniem jonizującym za pomocą warstwy prze przeciwneutronowej wykonanej z izotopu boru B10, który dobrze wychwytuje neutrony termiczne i co więcej w trakcie interakcji pomiędzy izotopem boru B10 a neutronami powstają naładowane cząstki, które można wykryć za pomocą odpowiedniej aparatury wewnątrz pojazdu. Dzięki czemu, poprzez porównanie promieniowania na zewnątrz i wewnątrz, możliwa jest ocena poziomu ochrony ludzi przebywających w tym pojeździe. Skorupa, natomiast wykonana została ze stali pancernej, czyli zapewnia również ochronę balistyczną. Oczywiście, niezbyt wysoką, to nie jest pojazd przeznaczony do walki z innymi pojazdami, ale z pewnością działanie jakimś z może e, ten pancerz utrudnić e, dosyć skutecznie. Do wnętrza powietrze może być tłoczone na dwa sposoby: pobierane z zewnątrz i przepuszczone przez system filtrowentylacji lub zbędącego na wyposażeniu pojazdu dużego zbiornika z powietrzem. Dla załogi przewidziano również zapas wody i żywności, co miało pozwalać na autonomiczne działanie przez 48 godzin. Tutaj widzimy ładogę na jakimś poligonie. Te pojazdy były dosyć intensywnie testowane. I wykorzystywane nie tylko do ewakuacji VIP-ów. Miały także inne zastosowania, jak się przekonamy. Przedział załogowy podzielony jest na dwie części, oddzielone od siebie grubą ścianą, w której znajdują się drzwi umożliwiające przejście z jednego przedziału do drugiego. Natomiast do samego pojazdu wejść można albo przez włazy, czy to z przodu kadłuba, czy też tutaj duży właz, ze schodami na lewej burcie. Tutaj lepsza fotografia. Jak możecie zobaczyć, sam włas ma dosyć dużą grubość. Oczywiście jest to zarówno stal, zapewne pancerna, jak również oczywiście ta warstwa chroniąca przed promieniowaniem. A tak wygląda przedział y, załogi. Y, załoga posiada różne przyrządy obserwacyjne, od zwykłych peryskopów po i dwie kamery obserwacyjne, umieszczone na obrotowej podstawie na stropie wozu. Y, ta kamera y, najprawdopodobniej może być schowana do wnętrza kadłuba. Ładoga. Y, można powiedzieć, że jest dosyć komfortowym pojazdem. Tutaj, jak widzimy, jak na lata 80. Związek Radziecki, fotel prawdopodobnie wszystkie fotele tak wyglądały, czyli bardzo komfortowe. Do tego szafeczki, stoliczek składany, również ekran telewizora, system obserwacji, peryskopy tutaj. Osoba siedząca ma również wewnętrzne okienko, żeby zajrzeć do przedziału kierowania. W prawym dolnym rogu również widoczne są uchylone drzwiczki. I tutaj widzimy to z innej perspektywy, tylko tutaj pojazd jest już, pojazd jest już mocno no, zdekompletowany jako obiekt muzealny. Niestety w Związku Radzieckim nawet tak rzadkie i wartościowe pojazdy, Często po zakończeniu służby no, były rozbierane ze wszystkich użytecznych komponentów i po prostu gniły sobie pod chmurką. Możemy zobaczyć, jaka jest grubość drzwiczek, i tym samym również tej ściany przedzielającej oba przedziały. Natomiast jeżeli chodzi o Samwus Ładoga, napędzany jest turbiną gazową GTD 1250, generującą moc 1250 koni mechanicznych, co pozwala rozpędzić ten 42-tonowy pojazd do maksymalnej prędkości około 70 km godzinę. Zasięg operacyjny wynosi około 330 km. Dodatkowo wóz wyposażono w pomocniczą jednostkę prądotwórczą GTD 5T o mocy 18 kW. To jest również taka mała turbina gazowa. Zastosowanie turbiny gazowej nie było przypadkowe, bowiem wynikało to z analizy pracy tłokowych silników wysokoprężnych i turbin gazowych w warunkach występowania pyłu promieniotwórczego. Yy, turbina gazowa GTT 1250 wyposażona została w system sprężonego powietrza, które oczyszczało opadki turbiny z pyłu promieniotwórczego. Yy, może ten system być stosowany, yy, jeżeli yy, owy pył yy, nie przekracza stężenia wynoszącego 75 yy, mg na metr sześcienny, przy maksymalnej zawartości pyłu na wlocie powietrza do 2,5 g na metrze sześciennym. Jeżeli chodzi o główną kabinę, tak jak już widzieliście, znajdowały się w niej wygodne fotele dla VIP-ów, system łączności. Zresztą w najprawdopodobniej jednym lub dwóch egzemplarzach miały być zainstalowane systemy umożliwiające kontrolę nad arsenałem broni masowego rażenia dla sekretarza generalnego KC. KPZR poza tym no tak jak już wspominałem pasażerowie mieli do swojej dyspozycji stoliki, oświetlenie, system klimatyzacji monitoringu a także niewielką toaletę co miało zapewnić komfortowe warunki pracy nawet hełmofony były wykonane z lepszej jakości materiałów niż te standardowe ogółem zbudowane miały być 4 lub 5 egzemplarzy włączając to prototyp który przeszedł bardzo wyczerpujące testy na terytorium ZSRR, e, także w warunkach pustynnych i zimowych oraz w warunkach górskich. Z tego dwa egzemplarze znajdowały się w Moskwie: jeden w podziemnym garażu w okolicy lub na samym Kremlu, a drugi w okolicy podmoskiewskiej, daczy sekretarza generalnego. Obecnie pojazdy te już dawno wycofano ze służby, część znalazła się w muzeum, część prawdopodobnie gnije sobie gdzieś pod chmurką na jakiejś składnicy. Natomiast to nie jest tak, że te pojazdy nie brały udziału w żadnej akcji. Jeden z nich wziął udział w akcji likwidacji skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po raz pierwszy w akcji ładoga pojawiła się 5 maja 1986 pod zniszczonym czwartym blokiem elektrowni, gdzie załoga wykonała rozpoznanie poziomu skażenia oraz za pomocą kamer zarejestrowała zniszczenia. Ładoga była też pierwszym pojazdem, który zbliżył się do hali reaktora numer 4 oraz wjechał do hali maszynowni, tam gdzie znajdowały się turbiny. Pojazd dotarł do miejsca, w którym dawka promieniowania wynosiła 25 siwertów na godzinę. To jest około 2,500 tysiąca rentgenów na godzinę. E, dzięki wykorzystaniu ładogi możliwe było określenie skali zniszczeń oraz e, możliwe było lepsze zaplanowanie dalszych działań mających na celu likwidację skutków awarii. Od 3 maja do 28 września 1986 Ładoga miała pokonać 4720 km na terenie czarnobylskiej strefy. Oprócz prowadzenia rozpoznania przy okazji oczywiście testowano ten pojazd. Już w takich warunkach bardziej zbliżonych no do tych warunków do których był projektowany. Pomimo trudnych warunków, ładoga potwierdziła, że założenia konstrukcyjne były słuszne, a sam pojazd, wykorzystujący sprawdzone, produkowane seryjnie podzespoły, okazał się niezawodny. A jedyne uszkodzenia, jakie pojawiły się w trakcie prowadzenia działań, to zerwanie reflektora i wygięcie, najprawdopodobniej prawej półki nadgąsienicowej. Ładoga o numerze bocznym 317 nie została porzucona na terenie Czarnobyla, tak jak inne pojazdy wykorzystywane do likwidacji skutków katastrofy. Pojazd poddano bardzo dokładnej dezaktywacji, czyli oczyszczeniu z pyłu promieniotwórczego. A następnie wysłano do Leningradu w celu poddania go testom i dalszym eksperymentom. Ładoga to z pewnością jeden z ciekawszych przykładów pojazdów do zadań specjalnych, zbudowanych na bazie podwozia czołgu. Myślę, że w przyszłości odszukam jeszcze inne przykłady tego typu pojazdów. Tymczasem mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy. Z pewnością jego. Temat był dość nietypowy, a tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia czołem.